Jaszka, drodzy widzą mnie tutaj chciel. Witam was serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj powracamy do Rimworlda po bardzo długiej przerwie na kanale. Co będzie naszym celem? Dzisiaj przeniesiemy się do odległej galaktyki znanej ze świata Gwiezdnych Wojen. Jak zapowiedziałem, Rimworld, ale Gwiezdne Wojny. Jak ostatecznie możecie zobaczyć, gra jest bardzo mocno zmodowana. Jeżeli będziecie zainteresowani dokładnie jakimi modami gram, mogę nagrać osobny odcinek, gdzie mówię co to są za mody i co one robią. Zacznijmy na najbardziej domyślnym scenariuszu. Crash Landed. Tylko zmodyfikujemy go jeszcze później za pomocą EDB Prepare Carefully, także niewiele zostanie z oryginału. My będziemy stopniowo, tak bardzo stopniowo zwiększać poziom trudności. Zaczniemy od tutaj przygotowej historii i będziemy szli coraz wyżej, aż do Losing is Fun. Zaczniemy sobie na biomie Pelucji. No, w naszym sąsiedztwie jest parę takich ludzkich frakcji. Jest frakcja najwyższego porządku, więc zaczynamy w składzie dosyć dziwnym. Zaczynamy z jednym Łukim, zaczynamy z dwoma tankami, zaczynamy z Ewokiem i robotem. Droidem właściwie. Z czego jedna z tych togrutanek jest wrażliwa na moc, więc będziemy mieli rycerza Jedi. Spokojnie. Zacznie ona używać miecza świetlnego dopiero kiedy ta wrażliwość się w niej przebudzi, bo to nie jest tak, że od razu jest wrażliwa na moc. A więc pora wreszcie rozpocząć naszą przygodę w odległej galaktyce. Zmieniam zdanie. Co to kurde jest? Co to jest? Mapa jest dosyć średnia, trzeba przyznać. No i jeszcze jaskinie się pojawi. Jednak postanowiłem sobie bardzo szybko zmienić świat, bo tamten, no, zaczęliśmy na bionie Felucji. I muszę przyznać, jeszcze w życiu nie widziałem tak paskudnego biomu. No i zaczniemy sobie w tym miejscu, bo tak. A więc nasi koloniści już wylądowali. Jak ja kocham temat Gwiezdnych Wojen na ukulele. Wracając. Gramy sobie, ja tutaj ogarniam wszystkie rzeczy porządkowe i widzimy się, kiedy będę miał coś do powiedzenia. Nasze pierwsze baraki mieszkalne zaczynają się budować. Mamy już tutaj kapsułę do ładowania baterii do naszego androida. Jest ona zasilana takim małym generatorkiem prądu na drewno. Niestety jest gorąco jak jasny gwint, nie jestem w stanie wiele na to poradzić, ale trudno. Teraz zrobimy taką własną, customową, wasalną frakcję, żeby was po prostu czymś zainteresować. Ta opcja jest możliwa dzięki modowi Empire. Na razie ona będzie tak trochę nieużywana przez początek gry. Wejdziemy sobie tutaj w zakładkę Colonies i możemy stworzyć nową frakcję, która jest od razu z nami zaprzyjaźniona. Trzeba jakąś ładnie ją nazwać. Dajcie mi sekundę, zapytam się ludzi na serwerze. Dobra, ludzie teraz myślą nad tym, jak frakcja ma się nazywać. My sobie musimy wybrać jakąś ładną tutaj ikonkę. No i ta jest całkiem ładna. Chociaż nie. Stwierdzam, że tutaj te ognie są ładniejsze. A, jaką bierzemy? Jakie perki? Bierzemy sobie ekspansjonistów. Pierwszy nasz skrzyn, jaki zakładamy, jest darmowy i każdy schron, który zakładamy, ma od razu drugi poziom, dzięki czemu będziemy mogli tam budować więcej rzeczy i będzie miał on więcej pracowników. Drugim, który sobie weźmiemy, perkiem, właściwie cechą, będzie feudalizm, dzięki czemu będziemy mogli raz na sezon brać
jedną osobę do naszej kolonii całkowicie za darmo. Dobra, nikt na Discordzie nie ma żadnego dobrego pomysłu, to pojedziemy sobie easter eggowo trochę. Jeżeli ktoś wie do czego to jest nawiązanie, to niech pisze w komentarzach. A tak, zapomniałem się jeszcze pochwalić. Jest taki fajny mod, który dodaje nam prędkość 4, bo normalnie jest tylko 1, 2, 3. Tutaj jest też 4. Chociaż jakby się popatrzeć... A nie, faktycznie jest szybsza niż 4. O, i mamy parę kochanków. Trochę zoofiliczną. Bo tutaj... Nasza Jedi przyszła i łuki są razem. Dziwne to trochę, ale no dobra, uznajmy, że to jest może normalne w odległej galaktyce. Jak właśnie przed sekundą mogliśmy zobaczyć, poprosiliśmy o przysłanie nam najemnika. Następnego będziemy mogli zaprosić za 15 dni. Jest to kolejny robot. Droid właściwie. Teraz szybko poprzedziałam mu obowiązki. A właśnie, zapomniałem wam opowiedzieć. Zobaczcie, tutaj już mamy piękne sypialnie zrobione. Są naprawdę wspaniałe. Już praktycznie mamy wszystkie. Tylko Shean jest trochę wolny. Tutaj już mamy poletka. Właściwie robione tereny pod poletka. Będziemy mieli pole ziemniaków, pole ryżu, pole ziół leczniczych, czyli prowizorycznych medykamentów, pierwszych, do które mamy dostęp, oraz bawełny, która nam się przyda przy tworzeniu defensywy. Jestem debilem. To nie jest robot. To jest nabrak. Ja pierdzielę. Debil ze mnie. Trzeba przyznać, że mam tutaj gigantyczny problem z temperaturą. Teraz sobie zbudujemy na szybko jakieś większe składowisko. Po prostu składowisko, może nie do końca dobre słowo. Po prostu zbudujemy sobie magazyn. O, a w tym miejscu, gdzie aktualnie był nasz stary magazyn, zrobimy kuchnię. No niestety, na razie tak będzie wyglądać rozgrywka. Nie ma na razie wielu atrakcyjnych rzeczy do pokazywania. Coś się zacznie dziać, kiedy jakiś rajd zostanie na nas przypuszczony. Dlaczego zboże jest uznawane za narkotyki? Halo, weź, niech ktoś mi to wytłumaczy. Boże, jak ten Shean, który nie ma żadnych umiejętności roślinnych, ścina drzewa, żeby coś postawić, to kurczę, bo to cały dzień za nim mówię, Boże. No tak, uznaj, że tutaj trzeba tak budować, ale gdzie nad tym, no po co? Boże... Czemu on tak co długo wycina? Boże, dlaczego ty mi to robisz? Jest druga w nocy, a on nie drzewo. A my tutaj zrobimy jakiś cwany ruch. I tutaj rozkopać. I tutaj będziemy mogli połączyć tutaj te wszystkie trzy. Właśnie tutaj zrobimy taki wewnętrzny, piękny dziedziniec. No i dodatkowo jeszcze poustawiamy bramy. A ten Shean przez całą noc ściął 3 drzewa. Zabijcie mnie, proszę. O, tutaj trzeba zaznaczyć coś ważnego. Aktualnie patrzymy na naszą Riggs. Nie wiem, jak to będzie wymawiane. Chyba będę musiał dać im jakieś ładniejsze, znaczy normalniejsze imiona. O, i chodzi mi o to. Im dłużej nasza Riggs medytuje, tym tutaj specjalnie przez nią, przez jej cechę wrażliwa na moc, mamy zakładkę Forms. I w zakładce mocy możemy tutaj śledzić jej postępy. Na razie im dłużej ona medytuje, to tym bardziej odkrywa w sobie moce, aż w końcu ją odkryje. I wtedy odblokuje nam się drzewko specjalne do niej. Im dłużej będzie medytowała, tym więcej będzie dostawała punktów. I możemy wykorzystać te punkty na absolutnie dowolne cele.
Oczywiście dowolne cele, jeżeli chodzi o rozwijanie jej umiejętności, badanie mieczem świetlnym czy używanie mocy. A tutaj już się coś zaczęło dziać. Mamy aktualnie do czynienia ze wściekłą gazelą, która pewnie teraz ruszy w naszym kierunku celem zamordowania wszystkich. Ostatecznie skończy się to ten sposób, że to ona zostanie zamordowana. Na jej nieszczęście. Co tutaj jest blisko? Zabi. No Zabi może lepiej się nie popisze. O Luli i Rix. One akurat będą umiały się obronić. Dobra. Spowalniam na jedynkę. Luli? Dlaczego ty nie masz żadnej broni? O, tutaj Rix będzie strzelać. Chociaż trzeba przyznać, że robi to na razie mało celnie. Na razie to nie wygląda najlepiej. O, patrzą się. Naprawdę gościni o poziomie umiejętności 1 raz 1 strzeliła i padła. A nie, to przepraszam bardzo, to jednak Rix trafiła, no przepraszam cię Rix. Nie chciałem ciebie urazić ani umniejszyć twoje zasługi.